Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Beata Szydło po raz drugi nie została wybrana na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. To kolejna odsłona zemsty za zablokowanie kandydatury Fransa Timmermansa, przekonują politycy PiS-u. Frakcja EKR po raz drugi wystawiła kandydaturę Beaty Szydło na szefa Komisji Zatrudnienia. I tak jak w pierwszym przypadku, tak i teraz Prawo i Sprawiedliwość odbiło się od ściany. Kandydaturę byłej premier poparło 19 europosłów, przeciw było 34, dwóch wstrzymało się od głosu. Ponownie zarządzone zostało głosowanie tajne. To socjaliści dwukrotnie stali za odrzuceniem kandydatury Beaty Szydło. Zresztą głośno było o tym, że jeszcze przed pierwszym posiedzeniem komisji do niegłosowania na PiS przekonywał lider Wiosny Robert Biedroń, także członek frakcji socjalistów. Zaraz po przegranym głosowaniu Beata Szydło podkreślała, że europosłowie łamią europejskie wartości. Przekonywała, że wielu parlamentarzystów powinno postawić sobie pytanie, dlaczego w Unii Europejskiej dochodzi do kryzysów. Kolejna próba forsowania kandydata z PiS na szefa Komisji Zatrudnienia może skończyć się podobnym wynikiem. Karty wciąż są w ręku EKR. Frakcja będzie miała kolejną szansę, by przeforsować swojego przedstawiciela. Po dwóch posiedzeniach komisja wciąż pozostaje bez przewodniczącego. Zaskoczenia brakiem wyboru Beaty Szydło nie kryje marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak mówi, to dzielenie Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna nas łączyć, a tego typu działania nas dzielą niepotrzebnie. No, politycy z tej części Europy nie są wybierani, są odrzucani w głosowaniach. To dla nas bardzo niedobre jest. Niedobre jest nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, dla EKR-u, dla mojej formacji politycznej, ale również dla idei Unii Europejskiej, która przecież powstała po to, żeby łączyć się w ideach, łączyć się w działaniu, łączyć się kraje, łączyć polityków. A to jest powtórne takie dzielenie i odrzucanie no, świetnej kandydatury. To jest vendetta za to, zemsta za odrzucenie pana Timmermansa. Socjaliści i liberałowie odrzucili kandydaturę pani premier. Prawie 9 700 milionów złotych rocznie. Tyle budżet państwa będzie kosztować obniżenie podatku PIT z 18 do 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Dokumentem zajmie się dziś rząd. Już od nowego roku 25 milionów Polaków będzie płaciło mniejszy podatek od dochodów. W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się stosowny projekt ustawy. To realizacja zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Mamy w planie obniżenie PIT-u tego pracowniczego. Rządowa propozycja mówi o obniżeniu PIT z 18 do 17%. To dobry ruch, który pobudzi konsumpcję, zauważa ekonomista dr Jerzy Michałowski. Obniżka podatku jest zwiększeniem siły dochodowej ludności, ale jednocześnie oznacza pozostawienie im możliwości wyboru wydatkowego. Więc fachowo w keynesizmie nazywa się to mnożnik podatkowy. Co oznacza, że w naszych kieszeniach pozostanie więcej pieniędzy, które sami będziemy mogli wydać. Rząd zapowiada nie tylko obniżenie o 1 punkt procentowy stawki PIT, ale także podniesienie prawie dwukrotnie kosztów uzyskania przychodu. Obecnie jest to 1335 zł rocznie, jeśli ktoś pracuje w miejscu zamieszkania i ma dochód z jednej umowy. Jeśli z wielu umów, to suma ta wynosi 2002 zł. Podniesienie kosztów przychodu to także dodatkowe pieniądze w naszych kieszeniach. Te zmiany mają wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także społeczny, zauważa Tadeusz Łapian, rektor Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Istotą tego całego zagadnienia jest to, aby doprowadzić do przede wszystkim wzbogacenia społeczeństwa, które i tak ponosi dużo kosztów. Tak też wprowadzenie zmian tłumaczy resort finansów. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego. Różnicy między tym, co pracownik dostaje na rękę, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma, oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Planowane zmiany w podatku PIT to koszt w wysokości 9 700 milionów złotych.
część tych kosztów poniosą samorządy, podkreśla ekonomista dr Marcin Kędzierski. Połowa tej kwoty będą oszczędności Skarbu Państwa, połowa tej kwoty to będą pieniądze, których nie otrzymają samorządy i to one są dzisiaj największym krytykiem tego pomysłu. Część podatku od naszych dochodów trafia do samorządów. Te także nie dostaną pieniędzy od młodych osób do 26 roku życia, które nie będą w ogóle płacić podatku PIT. Tymi zmianami już zajmuje się Sejm. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński złożył wizytę na placu budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Resort Kultury oraz Fundację Lux Veritatis. Muzeum będzie opowiadać o 1000-letniej historii Polski, widzianej oczyma świętego Jana Pawła II. Na placu budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu praca wre. Wizytację na budowie złożył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Ta budowa idzie tak, jak przewidywaliśmy, jak mówi szef projektu, kierownik budowy, zgodnie z harmonogramem. Muzeum tworzą wspólnie Resort Kultury oraz Fundacja Lux Veritatis. Faktycznie ministerstwo finansuje inwestycje, natomiast jeżeli chodzi o działkę, o przygotowanie całej instytucji muzealnej, to znaczy eksponaty, te notacje unikalne, o których mówiłem, to wszystko wnosi projekt, to wszystko wnosi Fundacja Lux Veritatis. Resort Kultury przeznaczy na inwestycje 117 milionów złotych, Fundacja Lux Veritatis 40 tysięcy dokumentów historycznych, które zasilą muzeum, mówi dyrektor finansowy fundacji Lidia Kochanowicz-Mańk. Dokumentują postawy Polaków podczas II wojny światowej wobec narodu żydowskiego. Ich bohaterskie postawy, ponieważ bardzo wielu Polaków ratowało Żydów, pomagało im. Wielu z nich przypłaciło za to życiem. Chcemy upamiętnić polskich sprawiedliwych ludzi, którzy potrafili się w czasie bardzo ciężkiej próby zachowywać w sposób w zasadzie heroiczny. Przede wszystkim muzeum będzie jednak przedstawiało 1000-letnią historię Polski. Pokazana polskość oczyma Jana Pawła II od początku istnienia, od chrztu aż do naszych czasów. I dlaczego Jan Paweł II? Bo on już, to już jest pewny. To jest nie tylko wielki uczony, wielka osobowość, wielki święty, największy z rodu Polaków, Słowian na pewno. I od niego możemy coś się nauczyć. Zaznaczył założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Dziś, kiedy wiele środowisk próbuje napisać polską historię na nowo, Muzeum Pamięć i Tożsamość jest szczególnie potrzebne. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Historia magistra vitae, historia nauczycielką życia i to stąd. Trzeba pamiętać i uczyć się wszystkiego od lepszych, a to, co było gorsze, niech nas ostrzega. Tuż obok muzeum powstanie także Park Pamięci, który uhonoruje bohaterów II wojny światowej. Budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu według wstępnych planów potrwa do końca marca 2021 roku. Dziś nastąpiło przekazanie aktu nominacyjnego dyrektorowi muzeum, ojcu Marianowi Sojce. Rząd wesprze organizację Igrzysk Europejskich w 2023 roku. To nie tylko przedsięwzięcie regionalne, ale ogólnonarodowe, mówił wicepremier Jacek Sasin. Polska jako organizator zrobi wszystko, by te zmagania sportowe miały jak najwyższą rangę, zapewnił minister sportu Witold Bańka. Rolę gospodarza Igrzysk Europejskich Krakowowi i Małopolsce przyznano 22 czerwca w Mińsku. Za tą kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich. Polska jako kraj, który bardzo szybko się rozwija, jest zainteresowana tym, żeby tego typu imprezy sportowe odbywały się w naszym kraju. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się tą decyzję o organizacji tych igrzysk uzyskać. Wicepremier Jacek Sasin dodał, że Kraków i Małopolska są wizytówką Polski.
Poza tym stolica Małopolski jest doświadczona w organizacji dużych imprez. To tu między innymi w 2016 roku odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Zrobię wszystko, żeby ranga tych igrzysk była jak największa i chciałbym też powiedzieć, że to jest naszym celem, gospodarzy, organizatorów, żeby w poszczególnych dyscyplinach sportu w trakcie Igrzysk Europejskich miały miejsce bądź to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, bądź to też tak, jak to miało miejsce w Mińsku, w przypadku kajakarstwa, żeby to była ranga mistrzostw Europy. Zaznaczył minister sportu Witold Bańka. Na początek konieczne jest określenie wymiaru Igrzysk Europejskich. Między innymi ustalenie listy rozgrywanych dyscyplin, a w ślad za tym pójdą decyzje dotyczące inwestycji, kwestii organizacyjnych i finansowych. Do około listopada chcemy przygotować taką wstępną listę, liczbę dyscyplin, jakie będą w trakcie Igrzysk Europejskich się odbywały, łącznie z potencjalnym taką mapą, gdzie te wydarzenia sportowe, w jakich miejscach dokładnie będą miały miejsce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki mówił, że kontrakt dotyczący organizacji igrzysk ma być podpisany na początku przyszłego roku. Tyle czasu będzie nas kosztowało przygotowanie, wybranie sportu, wybranie infrastruktury, znalezienie środków, zrobienie budżetu. Chcemy dla tej organizacji powołać specjalne biuro organizacyjne. Jego forma będzie do ustalenia zainteresowanymi. Polskę czekają jeszcze negocjacje ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich, mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. W tym kontrakcie będą określone wszystkie parametry organizacyjne, ale również nie ukrywajmy tego, podział dochodów, które wiążą się z tego rodzaju wydarzeniem sportowym. Małopolska od dłuższego czasu przygotowuje się do tego wydarzenia, mówi wojewoda Piotr Ćwik. Mówimy o inwestycjach na drogach krajowych, wojewódzkich, ale też o ogromnych transferach finansowych, które płyną do samorządów, jeśli chodzi o remonty, przebudowy dróg lokalnych i powiatowych, i gminnych. Dobrym miejscem na dyscyplinę kolarstwa są Myślenice, podkreśla burmistrz miasta Jarosław Szlachetka. Na chwilę obecną rozmawiałem z panem marszałkiem i również z panem ministrem Witoldem Bańką, zgłaszając akces do sportów rowerowych. Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystanie potencjału Góry Chełm, Góry Ukleina i kolarstwa górskiego. Pierwsze Igrzyska Europejskie odbyły się w Baku w 2015 roku, a druga edycja, zakończona 30 czerwca w Mińsku, w wydarzeniu na Białorusi wzięło udział 3660 sportowców z 50 krajów, którzy walczyli o medale w 23 dyscyplinach. Polska, którą reprezentowało 151 sportowców, zdobyła 14 medali, 3 złote, 1 srebrny i 10 brązowych. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie w południe. Z Panem Bogiem.